Hej, jako że zostało już coraz mniej czasu do porodu, znaczy taką mam nadzieję przynajmniej, bo już jestem po terminie i mam nadzieję, że ten poród przyjdzie jak najszybciej, stwierdziłam, że nagram pregnancy tak, no dopóki jeszcze jestem w ciąży, to po prostu chciałabym nagrać ten tak ciążowy, odpowiedzieć na te kilka pytań związanych właśnie z ciążą, więc od razu przechodzę do pytań, mam je tutaj na dole na telefonie. Pierwsze pytanie. Jak się dowiedziałaś, gdy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Ja zareagowałam płaczem. Po prostu. Popłakałam się ze szczęścia. Nie z jakiegoś, nie wiem, rozpaczy, nie wiem, histerii i tak dalej. Ze szczęścia się popłakałam. Najpierw zrobiłam test ciążowy. Nie do końca w to uwierzyłam. Nie byłam w stanie uwierzyć. I później sobie zrobiłam badania z krwi, beta-HCG i jak wtedy wyszło już właśnie tam ponad chyba 5000 i wiedziałam, że jestem właśnie w ciąży, no to wtedy się popłakałam ze szczęścia. No, najpiękniejsze uczucie. Drugie pytanie. Jak powiedziałaś tacie dziecka? Ja nie musiałam w sumie mówić, bo zrobiliśmy test ciążowy razem. To znaczy, na początku mu powiedziałam, jak się domyślałam, jak spóźniał mi się okres, chyba 2 dni około, no to powiedziałam, że chyba by się przydało kupić test ciążowy, bo możliwe. No ale w sumie to były tylko 2 dni, więc mówię, no kurczę, zdarza się już, czasami mi się chyba zdarzało w sumie, że mi się tam okres spóźniał tam 2 czy 3 dni. I mówię, no może nie ten, ale miałam takie jakieś przeczucie wewnętrzne. No i właśnie mu powiedziałam, że przydałoby się chyba kupić test ciążowy. No i kupiliśmy właśnie ten test ciążowy i następnego dnia rano, o 6 rano razem robiliśmy ten test. Razem poszliśmy do łazienki, znaczy ja zrobiłam test, a potem trzeba czekać na wynik koło 3 minut i powiedziałam mu, że sama do łazienki nie wrócę zobaczyć ten test, że on ma i ze mną, więc poszliśmy razem, wzięliśmy test, jak się okazało były 2 kreseczki, no i nie musiałam mu tak naprawdę mówić, bo od razu sam zobaczył, sam wiedział. Następne. Czy czekałaś 3 miesiące, aby ogłosić nowinę o swojej ciąży? I powiem szczerze, że nie. W sumie to nie, bo znaczy rodzicom powiedzieliśmy od razu i moim, i mojego męża Mateusza powiedzieliśmy od razu. Znajomym najbliższym też powiedzieliśmy w sumie dosyć szybko. I to był... Przepraszam, dostałam SMS-a. I to było w drugim miesiącu, mi się wydaje. Natomiast... Sorry. Natomiast reszcie osób, wydaje mi się, że nie było to 3 miesiące na pewno, bo też mówiliśmy o ślubie i tak dalej i przy okazji zapraszania na ślub po prostu wychodziło to, że jestem też w ciąży i jakoś tak naturalnie, kiedy byliśmy u rodziny i informowaliśmy o ślubie, to informowaliśmy też o ciąży, dlatego nie czekaliśmy tych 3 miesięcy. Następne. Czy to twoja pierwsza ciąża? Tak, pierwsza. Czy chcesz mieć więcej dzieci? Myślę, że tak, że na pewno. Zresztą i ja, i mój mąż chcielibyśmy oboje mieć po prostu od razu, znaczy nie od razu, ale chcielibyśmy mieć na pewno więcej dzieci, przynajmniej jeszcze jedno. Zobaczymy, ile Bóg da. Jeżeli da więcej, to będzie więcej, jak nie, to nie, ale na pewno byśmy chcieli, chcielibyśmy mieć jeszcze córeczkę. Czy chcesz znać płeć dziecka? Ja znam płeć dziecka, będziemy mieli synka. I chcieliśmy w sumie od razu znać płeć. I chcesz chłopca czy dziewczynkę? No ja no, nie mam wyjścia tak naprawdę. Będziemy mieli chłopca. I cieszymy się bardzo, że będziemy mieli chłopca. Na początku mówiliśmy, że wolelibyśmy dziewczynkę. Ja też bardziej przeczuwałam, że będzie dziewczynka, bo gdzieś tam miałam problemy z cerą, gdzieś tego i w ogóle i się odmówiło, że niby, że dziewczynka odbiera mi urodę. Wiem, niby takie gadanie, ale wiecie, coś tam w tym było. No i ja czułam, że będzie dziewczynka, a się okazało, że chłopak. Ale się bardzo cieszymy, bardzo fajnie, że będziemy mieli właśnie pierwszego synka. Czy masz wybrane imię i jaka jest jego historia? Mamy wybrane imię, ale na razie wam nie będę jeszcze go zdradzała. Myślę, że wam powiem po prostu, jak mały się już urodzi. Jak będzie z nami, to wtedy wam powiem, jakie jest imię. Ale nie myśleliśmy jakoś bardzo długo. Myśleliśmy nad imieniem dla dziewczynki, wiedzieliśmy od razu, a dla chłopca się zastanawialiśmy trochę, spieraliśmy, ale w sumie wyszła jedna z dwóch propozycji takich naszych... ulubionych, że tak powiem, imion i właśnie stanęło na jednym z nich. Ulubiona część bycia w ciąży i najgorsza. Powiem wam, że teraz już
pod sam koniec ciąży, już na sam koniec, na końcówce widzi się raczej negatywne rzeczy. Powiem wam szczerze, że już dostrzegam bardzo dużo negatywów. Jak na początku w ogóle nie narzekałam na to, na bycie w ciąży. Wydawało mi się, że w ogóle, że to jest taki piękny stan i nie miałam też za bardzo dolegliwości, ani nie wymiotowałam jakoś bardzo, nie miałam mdłości. Jedyne co, to mi bardzo puchły nogi cały czas. I mam to do tej pory, ale nie miałam jakichś bardzo dużych dolegliwości. Tak naprawdę dopiero od miesiąca mniej więcej mi towarzyszą jakieś takie dolegliwości. Wiecie, brakuje mi trochę oddechu, teraz już też mniej, bo już też brzuszek mi opadł, wiadomo, i już tak nie uciska. Ale tak, no problemy z oddechem, częste siusianie, ale najgorsze tak naprawdę, powiem wam, w tym wszystkim jest, najgorsza jest bezsenność. Ja po prostu mam taki problem ze snem, już teraz też w sumie mniej, mam nadzieję, że to po prostu organizm się próbuje zregenerować i przygotować do wysiłku i dlatego mi pozwala pospać, ale powiem wam, że ostatni miesiąc był koszmarem, jeśli chodzi o noce, bo ja przespiałam 2-3 godziny, bo tak naprawdę kładłam się spać. Jak udawało mi się zasnąć, to za chwilę się budziłam na siusiu i jak wracałam do łóżka, to już znowu nie mogłam zasnąć i tak się męczyłam po prostu w łóżku. Tak to wyglądało. Więc to chyba jest najgorsza strona właśnie bycia w ciąży. Natomiast najlepsza wydaje mi się... Nie wiem, wiecie co? Ogólnie to jest dla mnie tak piękna rzecz, tak cudowna, że nie wiem, co jest najlepsze. Ona po prostu cała w sobie jest piękna. Mimo, że nie jest to jakoś tam lekko, łatwo i tak dalej, to jest jakieś takie coś cudownego po prostu, bycie w ciąży i to, jak my się z Mateuszem do siebie zbliżyliśmy, z moim mężem, po prostu to, jak wiemy, że po prostu rozwija się nasz synek, że rośnie i wiecie co, jak teraz tak poczułam, jak się rusza, to tak pomyślałam, że może to jest taka fajna część właśnie, coś takiego innego, najładniej, najfajniejsza rzecz, tak? Rzecz, no część bycia w ciąży. Może to, może rzeczywiście ruchy dziecka, bo to jest coś takiego niespotykanego, po prostu związanego tylko i wyłącznie z ciążą, no inaczej się tego nie da odczuć. Ale ogólnie ciąża po prostu jest piękna. Jaki jest twój plan porodu? Więc powiem wam szczerze, że no plan porodu, jeśli chodzi o taki wydruk, który się po prostu daje lekarzowi, czy no przy porodzie po prostu położnym, mamy wypełniony, ale jakoś nie wiąże z nim nadziei, że oni się będą tego trzymali. Nie wiem dlaczego, mam przeczucie, że po prostu to nie ma za dużego znaczenia. Dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o plan porodu, jest to, żeby był to poród naturalny i żeby Mateusz przy nim był. Tak, ja po prostu chciałabym, żeby po prostu, chciałabym urodzić siłami natury, chciałabym uniknąć cesarki. Oczywiście, jeżeli będzie konieczna, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, no to wiadomo, że nie powiem, że nie. Ale wolałabym urodzić siłami natury. No i bardzo ważne jest dla mnie, żeby Mateusz był ze mną, żebyśmy urodzili razem, że tak powiem, naszego synka. A tak poza tym, no to... No nie wiem, no wolałabym, wiadomo, wolałabym uniknąć jakiegoś nacinania i tak dalej, ale co będzie, to będzie tak naprawdę. Czy planujesz karmić piersią? Tak, planuję jak najbardziej, chciałabym karmić jak najdłużej, jeżeli tylko będę miała pokarm, jeżeli będę miała możliwości, to chciałabym karmić. Czy planujesz powrót do pracy, czy zostaniesz w domu, kiedy dziecko się urodzi? Ja mam o tyle dobrze... Taki jest plus naszej sytuacji, że mały się rodzi w lipcu, właśnie w wakacje, więc mam wolne jeszcze przez 2 miesiące, zanim się zacznie kolejny rok akademicki, więc będę z nim przynajmniej te pierwsze 2 miesiące w domu, no a później wracam na ostatni rok studiów. No i na pewno nie będę przerywała studiów, szkoda by mi było po prostu tego, co już przeszłam. I na pewno wracam na studia, a mam nadzieję, że uda nam się to jakoś pogodzić, bo też nie chcę iść na zaoczne, zostaję też na dziennych, mam nadzieję, że jakoś to pogodzimy. Czy gotujesz dla dziecka? No jeszcze nie, ale planuję gotować. Jak tylko będzie miało tam 5-6 miesięcy i będziemy wprowadzać produkty jakieś tam żywieniowe do jego diety, no to na pewno chciałabym gotować. Wolałabym uniknąć po prostu dawania słoiczków, wolałabym chyba jednak sama gotować. Czy masz pomysły na urządzenie pokoju dziecka?
To już jest ostatnie pytanie. Słuchajcie, no ciężko by było, żebym nie miała. Mamy tak naprawdę już pokoik urządzony. Znaczy w naszej sypialni po prostu mamy kącik wydzielony dla małego. Mamy urządzony już, tak naprawdę przygotowany na jego przyjście, tylko czeka, aż się urodzi. I na pewno Wam to kiedyś pokażę, czy w jakimś vlogu, czy po prostu w osobnym filmiku. Na pewno Wam pokażę, jak po prostu urządziliśmy tutaj ten kącik dla maluszka, jak chcieliśmy. Jest ładnie. Moim zdaniem jest po prostu zgodny z naszym jakimś tam gustem i moim i Mateusza, pasuje do reszty pokoju, także moim zdaniem bardzo ładnie i na pewno Wam pokażę w którymś filmie, o to się nie martwcie. I to było, słuchajcie, wszystko, to było 14 pytań, wszystkie 14 pytań odpowiedziałam, mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście, że było to dla Was ciekawe. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z moją ciążą, jeżeli macie, jesteście ciekawi czegoś, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to zapraszam Was do komentowania i zadawania pytań. A na tą chwilę żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa, pa!